Witam wszystkich ponownie! Nie, źle to powiedziałem. Ja witać wszystkie ponownie i tu być znowu Panie The Dump. My grać dzisiaj tasak z Mieszka Tifanów, my zabijać my, ale my dzisiaj teraz gadać. Kim ty być? Cóż, przybyłem tutaj ze wschodnich rubieży, ponieważ odkryłem niszę na tutejszym rynku. Chodzi o drinki. U nas jest tego pełno, praktycznie nie idzie się na tym zabić fortuny większe niż kilka nędznych złotych monet. Natomiast tutaj prawie nikt nie raczy się takimi cudownymi napojami. No, miał słuchać. Razu pewnego spotkałem zioma handlującego nieruchomościami. Nie zgadniesz co, miał na sprzedaż nieużywaną od dawna kopalnię owoców. Tak, tak, kopalnię owoców. I to w tym rejonie. Jako, że cena była nie z gorsza, wykupiłem prawa do niej i ruszyć po podjarany, jak sądziłem, morzu powodzenia. Na miejscu wynikł jednak problem. A problem? Tak, bowiem widzisz, do tej cholernej kopalni nie można się nawet zbliżyć na parę metrów, by jakiś owocowy nietoperz nie zapaskudził się swoim owocowym łajnem. Te owoce żyją, nie wiem co to sprawia, podejrzewam, że gdzieś w samej kopalni tkwi problem. Na razie jednak jakiekolwiek wydobycie jest niemożliwe. Ej, ja cię pomóc. Wow, mówisz serio? To w takim razie musiałbyś zejść do kopalni i sprawdzić co tu jest. Nie tak. Znajduje się ona zaraz na północny wschód. Stąd, oto klucz. Wróć jak coś znajdziesz. Ruszyć w drogę, nasz pierwszy dungeon. Dobra. Dajcie mi chwilkę. Fajnie jest mieć w mikrofonie przycisk wyłączający. Można wtedy dowolnie opróżniać nas. I nie bać się, że ktokolwiek usłyszy. Okej, dobra, wchodzimy do kopalni. Jest tu wejście do starej kopalni, czujesz intensywny zapach świeżych owoców. No i tutaj spędzimy dosyć dużo czasu. Na początku róbmy to trochę ostrożnie, ponieważ moby tutaj są troszkę silniejsze niż na zewnątrz. Okej, mamy mapę. Mapa nam pokazuje, gdzie byliśmy, jak nie pokazuje, gdzie jeszcze nie byliśmy. Ale my pójdziemy chyba w tą stronę. Przy okazji sobie zapiszę. Znajduję jabłko, ale na razie żadnych mobów. Zdarzenia w tej grze są losowe, więc... Wow. Zasadził mi za 6 punktów życia. Dlatego właśnie na początku trzeba być ostrożnym. HP-ki przestały mi się regenerować. A to dlatego, iż jestem głodny. Nie wiem gdzie to pisze, ile wynosi nasz głód, ale jeżeli nie będziemy mieli jedzenia, to nie regenerujemy HP-ków, więc starczy wtedy coś przegryźć, jakieś jabłko, jakiś arbuz i moc oznacza przez ile HP tur będzie nam się jakby regenerowało życie. Wow. Giniemy. Więc... Komar. Właśnie zabiliśmy komar. Dobra, poregenerujemy sobie życie. Jednak przydałyby się te glany. Okej, zrobiliśmy level, więc może... Nie wiem, może mózgu, czy sprytność? Może mózgu. Ile kosztowały te glany? Konwersacja. Pragnę coś zakupić. Glany 200, parowanie 2, level 2. Może po prostu potrzebuję podlevelować się i będzie wszystko okej. And it will be okay. Pierwsze spotkanie z tymi mobami jest dosyć trudne. Ale dobra, idę w tą stronę. Mapa pokazuje. Tak, banan. Doskonale zachowany arbuz. Jabłko w niezłym stanie. Mamy dzisiaj szczęście. Arbuz. Ja tutaj... Owocowy nietoperz, giń! Nie będziesz mi tu srał czereśniami, powiedzmy.
kolejną wycofnię topesz. Okej, to pójdziemy sobie teraz w tą stronę. Zamierzam bezlitośnie zwiedzić całą lokację, ponieważ to jest takie dosyć tempe grindowanie expów, ale ta gra wymaga od ciebie trochę tempego grindowania expów, jeżeli chcesz ją przejść. Okej, przejdziemy się teraz w tą stronę. Tu nic nie ma. Wow, przestań mnie bić. Ja być dobra orka, ty być zła. Coś tam. W sumie nawet nie przeczytałem, co to było. Sru. Poziom niżej. Tu jesteś... Tu jesteś poziom... Wiecie co? Grałem w tą grę tylko raz i teraz właśnie sobie uświadomiłem, iż poziomy są generowane losowo. Kiedy grałem w pierwszy raz, zejście było gdzieś tutaj, a nie tutaj. No znaczy, że mam kompletnie inny zestaw korytarzy do przemierzenia. Co trochę szkoda, ponieważ jest tu na pierwszym poziomie pewne miejsce, które zdecydowanie chcielibyśmy odnaleźć. A ponieważ poziom jest wygenerowany losowo, więc teraz nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie się znajduje. Jeżeli tak, nie zamierzałem kompletnie zwiedzić całego pierwszego poziomu, ale... Ale tak przynajmniej zebrałbym to miejsce dosyć szybciej, a przydałoby się to. Okej, niewiarygodne, znaleźliśmy doskonale zachowanego obusa, arbuza. Znowu. Banan. Wszyscy. Hehe. Teraz pójdziemy sobie w prawo. Kolejny jetoperz. Kolejne jabłko. O, ślepy koniec. Okej, level up. Dobra, bierzemy sprytność. Ponieważ sprytność dla orka też jest ważna. Nie tak ważna jak muskuła, ale również ważna, sprytna orka. Okej, nagle potykasz się o coś i lecisz na ziemię. Kiedy szukasz przyczyny swego upadku, dostrzegasz błysk pomiędzy owocowych śmieci walających się po podłodze. Okazuje się być tarczą antymagiczną w niezłym stanie. Okej, właśnie tego szukałem. Tego miejsca. Tarcza Shinriego. Obrona 1/5, parowania 6. Dzięki temu mamy pewną odporność na ataki magiczne, które... Co to jest? O, okrutny jabłecznik. On wali z czarów i dzięki temu właśnie nasza tarcza teraz będzie parować jego czary. Dzięki czemu możemy mniej więcej teraz bezpiecznie zwiedzać pierwszy poziom. Nietoperze nie są takie groźne, a jabłeczniki już nie potrafią nam nic zrobić. Więc nasza dzielna orka dalej podróżuje. Rąbie paligrabi, żeby zebrać złoto. Ponieważ złoto, to jest fajne. Złota się świecić i w ogóle. Dobra, zjemy banana, ponieważ już nam się skończyły. Żarcie? Prawda, patrzę na te wszystkie... statystyki i nic nie widzę wskaźnika żarcia, że tak to bym nazwał. Okej, na pewno zauważyliście, że też są inne przyciski jak czaruj, ale nie potrafimy czarować, nie potrafimy też strzelać. Ucieczka również zazwyczaj nie działa. Chodzi o to, że jeżeli na mapie znajduje się przeciwnik, to nie możemy z niej wyjść. Co możemy spróbować uciekać. O, błagasz nieco dookoła, aż w końcu twój przeciwnik nudzi się i odchodzi. Jednak ucieczka czasami działa. Okej. Ruszamy dalej. Znajdujemy jabłko. Bom, bom, bom. Nie żyjesz. Ty też nie żyjesz. Ty też nie żyjesz. Wszyscy nie żyją. No, muszę przyznać, że całkiem spory ten pierwszy poziom. Aczkolwiek... większość...
Większość tego dungeonu to puste korytarze. Może nie zawsze puste, ale generalnie to samo. Cały czas. Więc zwiedzanie tego dungeonu samo w sobie nie ma aż tak za dużo sensu, ponieważ jedyne co spotkamy to więcej tego samego oraz kolejne ściany. Ale tak jak już mówiłem, musimy się wyfarmić na początku gry. Żeby potem być straszna i zdobywać levela, tak jak teraz. No to powiedzmy, że damy teraz w mózgu. Znajdujemy jabłko, świetnie. Zapiszę. Ponieważ dobrze jest zapisywać w tej grze. Pamiętajcie moje słowa, w tej grze jest dobrze zapisywać. W sumie nie tylko w tej grze. Jest dużo gier, w których dobrze jest zapisywać. Dosyć często. Idziemy tutaj, kolejny jabłecznik. Jest taki, powiedzmy, zmysł eksploratora podziemi. Nie można zostawić jednego nieodkrytego chociaż korytarza na mapie. Trzeba zbadać wszystko, nawet jeżeli tam jest tylko więcej kamieni oraz nietoperzy jabłeczników. Powiedzmy, że ja właśnie taki zmysł posiadam. Okej, dobra, więcej banana. Ponieważ banana dobra dla dorastająca orka. My tu że byli. My się wracamy tędy. Teraz na dół. To teraz w lewo. Znaczy, nie chciałem powiedzieć w lewo, miałem na myśli ściano. Teraz w słomę. To dalej w słomę. Ja zawsze mylić słoma i siano, aż pewnego dnia... Nie, ja zawsze mylić lewa, prawa. Aż pewnego dnia mi zrobić, sadzić w buta, jeden buta siano, jedna słoma. I teraz ja już nigdy nie mylić lewa, prawa. Teraz... pomyliłem. Słoma. 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 No to siano. Teraz w góra. Siano. Nic. No to słoma. No i tak się będziemy musieli wrócić. Gdzieś tam po stronie siana. Jeszcze zostało trochę. Jeden jakiś nieodkryty korytarz. O, nie chcę tego. Okej, w tą stronę wszystko. Gień, zły jabłeczniku. Nie będziesz mnie tu używał mrocznej jabłecznej magii. Magii. No to teraz na dół? Na dół. I siano, siano. I tarajonujemy wszystko, co stoi nam na drodze. Okej, doła. Doła. O, więcej drogi na siano. O, i znowu jakaś droga na słomach. To wszystko. Wracamy się w kierunku siano. Siano. I to by chyba byłby cały pierwszy poziom. A nie, jeszcze coś tam na górze i trochę w kierunku siana zostało. Siano. Doła. Wow, już chyba prawie one-hitujemy niektóre moby. Okej, mamy 900 złota. Nie wiem, czy się da to da coś dużo kupić. W sumie dosyć wątpię. Więc łykniemy sobie banana i zejdziemy na drugi poziom. A najpierw zapiszemy grę, ponieważ prawdopodobnie zginiemy tam. Okej, witamy na drugim poziomie. Tutaj dalej jabłka, banany i arbuzy. Galareta! Nie, gin galareto. Galarety są złe.
opluwają cię galaretą wrzącą i cię zabijają. Znajdujesz zapisaną kartkę, czytasz. Minął już rok, odkąd ci nędzni ignoranci wyrzucili mnie z gildii. Moja zemsta jest już prawie gotowa, haha. Nikt nie będzie się spodziewał ataku ze strony owoców. Ta stara kopalnia jest świetną lokalizacją, by zacząć atak. Trochę szkoda, że musiałem przerwać mój korespondencyjny kurs nekromancji. Enter. Za rok wyskakuje przewrażający owocowy golem. Na drugim poziomie zapach owoców jest... Nie, sorry. Dobra, nieważne. Dobra, zabijmy tego golema. Miejmy nadzieję, że iż nie on zabije nas. Nie, golemy są kompletnie bezużyteczne. Okej, dobra, więcej bananów. Banan. Ciekawe, czy to rzadziej się stakuje, nie wiem. Byłoby dobrze. Gdy okazało się, że jedzenie więcej niż jednego banana pod rząd miałoby nawet sens. Okej, poziom wyżej. Wróciłem się do wyjścia, nie chcąc. Myślałem, że idę na dół i w stronę siana, ale się pomyliłem. Truskawki otaczają cię! Złowrogie truskawki, jebut blam! Haha, spudłowałeś. Truskawczana krew nas zalała. Okej, dobra. Wracamy. Kolejne truskawki. Kolejny golem. Okej, zdobyliśmy level. Dobra, to dajemy więcej w muskuły. Żeby móc szybciej zabijać moba. Okej, kolejna kartka. Jestem dumny z mojego ostatniego wynalazku animowanej galarety, jednak czegoś się nauczyłem z tych głupców, ale i tak nimi gardzę. Jednak już niedługo będą tylko wspomnieniem. Wtedy założę własną gildię. Kucharską! Truskawki donoszą, że jakiś koleś kręci się w pobliżu kopalni. Okej. I znowu jakiś owocowy golem. Zabijmy go. I idziemy dalej. I zapiszmy. Ty giniesz. Galareta zdecydowanie ginie. Idziemy w tą stronę. Zwiedzamy dalej pod ziemię. Ponieważ nie ma większej... Oho! Półki i szafki pełne są bardziej lub mniej udanych eksperymentów kulinarnej nekromancji. Potworność. No to teraz masz przerąbane. Owocowy nekromanta mruczy pod nosem. Ech, gdzieś posiałem ten dziennik. Ehem. A, chciałeś mnie zabić? Znaczy się... Strzeż się, nędzniku. Co ty to robić? Nie twój interes. W dupizm zresztą i tak nie mogę zostawić cię żywego. Niestety golem czyści właśnie wychodek. To oznacza, że będę musiał sam się tobą ufajdać. Możemy stchórzyć. Próbujesz uciekać, ale niewidzialna bariera uniemożliwia wyjście z pomieszczenia. Przygotowujesz się zatem do walki. Koniec, staliśmy trafieni czarem. Nie możemy uciec, ale cóż, dobra, nie sprzedamy skóry tanio. Walimy w niego, walimy i to wszystko. To wszystko i tyle, jeżeli chodzi o walkę z bossem. No cóż, najwidoczniej nafarmiliśmy się wystarczająco, aby go pokonać. Okej, dostaliśmy owocowy łuk, na szczęście czy niestety. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak korzystać z łuków. Jesteśmy tylko głupia orka. Okej, dobra, więc jak zapewne się domyślicie, ten owocowy nekromanta był problemem tej całej kopalni owoców. Więc z jego brakiem myślę, że problemy się same rozwiążą z czasem. Ale my tu jeszcze sobie pobędziemy. Ponieważ trzeba dogrindować naszą postać przed czyhającymi ją niebezpieczeństwami i takimi innymi. Galarety są niebezpieczne. Prawie nas zabiły. To łykniemy sobie jeszcze parę bananów. Jeżeli sprawy pójdą bardzo źle, zawsze mamy potkę. Mam nadzieję, że nie będę musiał się do tego... zmuszać.
Jednak muszę. Ducho Deroyo. Czuję się lepiej, fajnie. Dzięki temu może nie zginę. Truskawy gincie. Za to truskawy zginął, tak. Kolejny golem. No to teraz w lewą. Znaczy, mam na myśli Fiano. Siano, góra, słoma. Siano, truskawa, galareta. Może to nie jest zbyt ciekawe, zwiedzanie takich samych identycznych korytarzy. Tym bardziej, iż chyba już nic takiego nadzwyczajnego jak znalezienie tarczy antymagicznej się już nie wydarzy na tym poziomie. Okej, teraz zwiększamy sprytność, ponieważ duża sprytność również się przyda. Pam 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 pam. Dobra, teraz tu. Prawo. Oj, 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 przepraszam. Znowu się pomyliłem. Miał na myśli słoma. Ach, te galarety. Najniebezpieczniejszy przeciwnik na tym poziomie. To znowu bierzemy banany. Albo nie. Tym razem jabłka. Albo nie, może nawet arbuzy. Tak, arbuzy brzmią nieźle. Arbuza. Świetnie. Znajdujemy kolejnego arbuza. Żeby założyć prawdziwy sklep owocowy. No to teraz na górę. Trochę źle poszedłem, ale okej. Padłem na coś, to nie dobrze. Teraz w lewo, teraz w górę. I zwiedzamy kolejne nowe terytorium. Czy ja powiedziałem lewo? Przepraszam, cały czas się przejęzyczę. Tak naprawdę nie wiem, co to znaczy. No co to znaczy siano? Wiem, co to znaczy również martwa galareta. Jabłko w niezłym stanie. A nie, kolejna galareta. Dużo galaret. Szczęście mamy jeszcze dużo potek, więc to powinno być z tym problem. Na dole chyba nie byliśmy. Teraz już byliśmy. Ty gin. Ty gin. Jeszcze raz w lewo. No to teraz... Kurczę, znowu pójdziemy w lewo. Znasz strasznie beznadziejna ze mnie, głupia orka. Ja was przepraszać. Nie muszę chyba mówić o tym, że ścieżka dźwiękowa tej gry nie jest zbytnio urozmaicona, ale okej. Robiła to wszystko jedna osoba, więc nie narzekajmy. Parę dodatkowych jabłek. Na wszelki wypadek. Może nie zginiemy. Truskawy. Okej, wytrzymajcie jeszcze trochę. Już naprawdę kończymy ten dungeon. Zbadamy wszystkie korytarze, przyrzekam, że wychodzimy i robimy coś innego. Poza zabijaniem owocowych golemów. I galaret owocowych. Okej, trochę się zasiedziałem.
Zostało nam jeszcze parę korytarzy. Wow! Patrzcie, tam jest jeszcze jeden nieodkryty korytarz. Z pewnością będę musiał się tam przejść. Wiecie co? Może to trochę już tak trochę ominę. Poza nagrywaniem. W następnym odcinku wyjdę na powierzchnię z masą złota, które zamierzam wydać. No i cóż, pójdziemy dalej, cokolwiek to oznacza. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.